Przechodzimy do punktu 5. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej spotkała się w dniu 13 o godzinie 17. Posiedzenie wobec obecności telefonów. Komisja Chwila, że posiedzenie jest prawomocne. Komisja Chwila, że posiedzenie jest prawomocne. Komisja posiedzenia. Przegląd referencji. Komisja zapoznała się korespondencją 16.11.2012 do 6.12.2012. Na tym komisja posiedzenie zakończyła wyprzedzenie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, o działaniach Komisji w Pomiesiącu, które były bardzo Znaczy, żeście przehandlowali, czy ja nie? Ale mogę mieć coś teraz? No oczywiście. Przede wszystkim, proszę Państwa, proszę było naprawdę dużo. Chciałem najpierw podziękować Pani Marii za to, że tam jest, za tą pracę włożyła. Na drugim miejscu się z tym mówił, a ja mi, który jest 400 paczek, w ręce mi się podnieść i podać dzieci. Może Mikołaj się pochodzi, to jest teraz listy zastępcy, są fajne, są Mikołaj, na przykład jeden z moich pochwalnych, który właśnie w sekretariacie u pani Karoliny widzi, każdy może zobaczyć. To jest pierwszy ten Mikołaj. Pan przewodniczący ma głos. 130 paczek świątecznych, 30 listopada w roku też jego rozdali te paczki. Później po tych paczkach świątecznych przyszedł ten Mikołaj. A Mikołaja między 457 paczek, które mi się uporali jakoś, także też poszło, jeszcze niektóre paczki są, ale też to będzie się dalej zastanawia. No i wczoraj odbyła się przepiękna wigilia, bo tak można powiedzieć. Troszeczkę tak robiło, no, się lepiej szło, na przykład szampanie, potem nie wiem, tam ktoś miał szampana czy nie. Ale też było 138 osób, także, no i pomniki tak samo dostali w tych paczkach. Także naprawdę, a na spotkaniu było 138 osób, także wszyscy byli zadowoleni, wszyscy dostali upominek. Może nie tak fajnie jak paczki świąteczne, no ale dostali, także myślę, że jeszcze nie wiem, co podziękowali pani. I też do sekretariatu może ktoś, nie wiem, na pewno ludzie tam wczoraj dziękowali. Także na tym komisja już swoją pracę w tym roku nie zakończa jeszcze, bo dlatego, że z tymi paczkami się jeszcze musimy rozmawiać. I bo nie będziemy, nie będziemy rozwodzić dzieci o paczek, którzy sobie pobrali, bo już nie potrzebne są. A my mamy takie, które są potrzebne naprawdę i damy. No to na tym było wszystko. To pan przewodniczący jest taką skromną osobą, ale te wszystkie akcje to w znacznej mierze dzięki pracy pana przewodniczącego Boska się odbywają. Nie ulega wątpliwości. Wiemy pasmo podziękować ze względu tego, że pomogą przy paczkach Mikołajowi. No i Jerzemu też, bo nie opuścił ani jednej paczki, tak że jeszcze dzisiaj jeden nosił. Także się skończył na wynosić. To wszystkim ci, co wzięli pomoc jako Adamowi, nawet zdjęcia po dokumentu. Są nowego zdjęcia, że ta wigilia tutaj pan Kazimierz nie powiedział, odbywała się tak jak w zeszłym roku w gimnazjum numer 28. To naprawdę duże słowa uznania i dla dyrekcji gimnazjum i dla tych pań, które poświęciły niedzielę, żeby przygotować posiłek. To naprawdę, naprawdę to jest warto powiedzieć. Dziękuję, że o tym wczoraj mówiłem, ale to też chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli. Czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? Chyba jeszcze jeden bym chyba zacząć, jakieś ufunduje nam jakieś specjalne nagrody może. Na koniec roku. Jest to możliwe, prawda? Już się do Mikołaja. Pisali, ale na Mikołaj nie da. Panie dyrektorze, ja myślę, że te podziękowania od dzieci tydzień temu i w niedzielę wczoraj to jest wystarczająca satysfakcja dla nas. Widzę, że Mikołaj ci można. Ale widzicie, 400 paczek, a 400 nie wydali, nie? Czemu to?
To tyle, dziękuję bardzo.